Co trzeci chłopiec i co szósta dziewczynka wśród uczniów klas drugich gimnazjalnych przyznają się do zażycia narkotyków w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Czytamy w analizie zawartej w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Aż 17% uczniów klas drugich gimnazjalnych uważa, że zdobycie dopalaczy jest łatwe lub bardzo łatwe. Dzieciaki po narkotyki i dopalacze sięgają najczęściej w cudzym domu albo na ulicy. Według oceny specjalistów zajmujących się terapią uzależnionych od substancji psychoaktywnych, stale rośnie ilość osób uzależnionych od marihuany, amfetaminy i innych substancji, zaliczających się do tak zwanych dopalaczy. Jak wynika z analizy przeprowadzonej na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, głównymi powodami zażywania narkotyków przez młodzież do 21 roku życia jest ciekawość, chęć sprawdzenia, jak smakują, jak człowiek czuje się po ich zażyciu. Wielu młodych i bardzo młodych ludzi sięga po nie z nudów. Kolejne motywy wskazują psychiatrzy. Przede wszystkim jest ogólnoludzki kryzys wartości. Ludzie nie mają oparcia w sobie, czują się niepewni, niedowartościowani, nieszczęśliwi i szukają w tej stymulacji zewnętrznej chwili ukojenia, tak, chwili radości, szczęścia, lepszych relacji z innymi. A skoro rośnie popyt, to w ślad za nim rośnie podaż. Wskazują na to statystyki policyjne. W Suwałkach, o ile w 2015 roku odnotowano 125 postępowań, o tyle w 2017 było ich niemal 150. Na alarm od lat biją także lekarze ratownicy. Do SOR-ów wciąż trafia pokaźna grupa osób, które zażyły tak zwane dopalacze. No, na szczęście w ostatnim okresie są to rzadsze przypadki niż wcześniej, niż przed paru laty. Natomiast statystycznie rzecz ujmując, to myślę, że to jest w granicach tam dwóch, trzech przypadków, no jeden przypadek na tydzień, o tak, czyli te 3-4 przypadki miesięcznie mamy po dopalaczach w ostatnim czasie. Ci pacjenci to głównie ludzie młodzi, mają po 13-15 lat, czasem są 20-kilkulatkami. Nie są to łatwi pacjenci, powodów jest kilka. Pierwszy, z jakim musi się na wstępie uporać personel medyczny, to zwykle problem stanu silnego pobudzenia. Przeważnie są to pacjenci, którzy są bardzo pobudzeni, a wręcz agresywni, wymagający często unieruchomienia, przetrzymania, którzy często w domu zniszczą, zdemolują pomieszczenia, co powoduje, że rodzina się czy ktoś się obawia. I jest to powód wezwania pogotowia. Często w asyście policji przyjeżdżają do nas, żeby po prostu ich bezpiecznie móc do nas dowieść. No i później my musimy takich pacjentów przez kilka godzin często unieruchamiać, żeby mogli zdetoksykować się. Zdaniem doktora Leszka Pazio, który jako lekarz w swojej opinii nie jest odosobniony, każde zażycie dopalacza to zagrożenie życia. Przy braku pomocy myślę, że no, to ciężko powiedzieć odsetkowo, ale na pewno część z tych ludzi by niestety mogło się zakończyć dla nich to śmiercią, bo raz, że oni stają się agresywni wobec siebie, stają się agresywni wobec otoczenia, więc mogą zrobić sobie krzywdę, no i komuś również. Dwa, że no nie wiemy, jak się zakończy te działanie środków chemicznych w ich organizmie. Często dochodzić może do niewydolności oddechowej, krążeniowej, zatrucia. No i przy braku pomocy, obserwacji i działań podjętych przez nas, no mogłoby się to kończyć źle dla nich. Dla medyków największy problem polega na tym, że nie wiemy, czym się dany pacjent zatruł, a sztuka leczenia to, powodzenie leczenia to jest to, żeby wiedzieć, no, z czym mamy do czynienia. Natomiast te środki to jest bogactwo chemii, o której zażywający nie wie, co tam jest, no i tym bardziej my nie wiemy, bo to nie są narkotyki, które są spotykane już od wielu lat, twarde narkotyki w postaci tam no znanych form, natomiast tutaj są to mieszanki chemiczne i my nie wiemy, czego się spodziewać po danej substancji, którą pacjent zażył. Na doraźnym oddaleniu bezpośredniego zagrożenia życia problem jednak się nie kończy. Trudno w to uwierzyć, ale bywa, że już jedno zażycie substancji psychoaktywnej oznacza uzależnienie. Teza ta znajduje potwierdzenie w badaniach. Są badania w tym kierunku, które mówią, że predyspozycje genetyczne warunkują uzależnienie, czyli kontakt z substancją psychoaktywną, z narkotykiem, myślę, że i też z alkoholem, powoduje, że organizm
stopniowo przestawia swoje funkcjonowanie na taką fizyczną zależność właśnie od tej substancji. Kiedy sami, a najczęściej dzięki sztabowi specjalistów, uświadomimy sobie fakt uzależnienia, mamy szansę na uwolnienie się. Szansę, ale nie pewność. Terapia mająca na celu uwolnienie się od środków psychoaktywnych może i zazwyczaj trwa latami. Jest bardzo trudna, szczególnie gdy uzależnienie jest w tak zwanej fazie krytycznej. Najlepszym możliwym rozwiązaniem w takim momencie jest terapia w ośrodku zamkniętym. Taka praca w terapii ambulatoryjnej, to uważam, że przynosi sukcesy dla człowieka, który już jest świadom tego, że narkotyk nie jest tym czymś, co po prostu daje mu tą radość życia, czyli tak jakby sam doszedł do wniosku, że chcę podjąć tą terapię. Na tym jednak nie koniec. Potem zazwyczaj niezbędna jest długotrwała terapia ambulatoryjna. Taki mój pierwszy kontakt z pacjentem, z młodym człowiekiem, to jednak zazwyczaj jest u takiego pacjenta postawa taka obronna, tak? On po prostu nie widzi sensu, nie widzi jakby potrzeby, tak, żeby odstawiać taki narkotyk. I zazwyczaj potrzeba mi kilku spotkań, żeby z taką osobą nawiązać jakąś taką relację terapeutyczną i dotrzeć do tego człowieka i jakby zachęcić jego do odstawienia tych narkotyków. Przekonać człowieka do tego, że narkotyk lub dopalacz nie jest dobrym sposobem na poprawę nastroju czy poprawę poczucia własnej wartości, jest bardzo trudno. W opinii terapeutów i lekarzy każde uzależnienie od alkoholu czy narkotyku jest chorobą przewlekłą, niosącą różnorakie powikłania, stwarzającą i sukcesywnie pogłębiającą dyskomfort życia. Ale sięgnięcie po dopalacz każdorazowo jest konfrontacją ze śmiercią.